Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska, kolejna część naszego programu, kolejna bardzo ważna rozmowa, bo rozmowa o dużych pieniądzach. Andrzej Kędzbok ze mną w studio, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Zmodernizowane w fabryce cegielskiego Feniksy zasilą Tabor Polregio. To jest informacja, którą agencja przedstawiła, która wybrzmiała już od wczoraj, w zasadzie hula po internecie, hula po telewizjach. Co to właściwie oznacza dla rozwoju polskiej kolei? Rzeczywiście, to nawet nie tylko jest informacja, ale już fakt. Te pociągi przyjechały, wjechały już na tory. I od chyba 5 grudnia wchodzą w tak zwany rozkład i zaczynają jeździć głównie w województwie wielkopolskim. To są głęboko zmodernizowane tak zwane elektryczne zestawy taborowe, czyli mówiąc językiem kolejowym EZ-y, które zasilą naszą spółkę Przewozy Regionalne i będą wykonywały swoją pracę no, w normalnym po prostu wożeniu pasażerów w tym ruchu takim regionalnym, podmiejskim, aglomeracyjnym. Czym one się będą charakteryzowały? Jaka to będzie klasa pociągów? Czy do czego możemy je porównać? Do Pendolino, czy bardziej do takich międzymiastowych przewozów? To jest właśnie dosyć, znaczy z przyjemnością odpowiadam na to pytanie, dlatego że są to składy taborowe, które mają ponad 35 lat, natomiast zostały zmodernizowane do tego stopnia, że jak gdyby to jest kompletna rozbiórka takiego zestawu do zupełnego szkieletu, odbudowanie go w oparciu o nowoczesne napędy, w oparciu o nowoczesne systemy, wyposażenie w zasadzie we wszystkie rozwiązania techniczne, które są obecnie dostępne, włącznie z dostępem do Wi-Fi, klimatyzacją. To nawet lepsze niż Pendolino. Wydaje mi się, że technicznie na pewno porównywalne. Oczywiście prędkości są mniejsze, bo te pociągi rozwijają prędkość tylko 120 km na godzinę. Ale za to muszą sprostać bardzo ciężkiej takiej codziennej pracy, wielokrotnym startom, hamowaniom i tak dalej. I wiemy już, dlatego że one od pół roku jeżdżą w tak zwanym ruchu obserwowanym, że cieszą się bardzo dobrą opinią maszynistów, bardzo dobrą opinią tych zespołów, które nimi po prostu operują, dlatego że są bezawaryjne. I to dzięki, to jest zasługą zakładu, który je wykonał, firmy Cegielski w Poznaniu, firmy o ogromnych tradycjach, która powraca na scenę przemysłową. Jest to jeden z efektów działań restrukturyzacyjnych, działań, które Agencja Rozwoju Przemysłu podejmuje w kierunku spółek w trudnej sytuacji, która nie tylko ukończyła te z powodzeniem remont 20 takich zestawów, ale produkuje obecnie wagony dla Intercity, pozyskało kolejne kontrakty na produkcję i remonty wagonów, także zakład, który zupełnie się odrodził, stąd pomysł nazwania tych pociągów Feniksy, bo żeby z popiołów powstały. Tak jest, jak z popiołów odrodził się zakład Cegielskiego w Poznaniu. To bardzo ważne właśnie, żebyśmy stawiali na ten polski przemysł, prawda, i ta modernizacja przez duże M w zasadzie można tak to nazwać, bo opowiadał pan prezes o tym, jak były te pociągi rozkładane do szkieletu, tak, i odnawiane w zasadzie z niczego, z tych popiołów, tak jak możemy to porównać, ale to kosztuje 650 milionów euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. To jest kwota, którą pozyskaliście państwo, Agencja Rozwoju Przemysłu też, na cel modernizacji polskiej sieci kolejowej. Tak, sieć kolejowa jest zarządzana przez spółki kolejowe, także myślę, że my będziemy beneficjentem, czy nasze spółki będą beneficjentem tych inwestycji tylko częściowo, ale sądzę, że tutaj jest jeden taki głębszy aspekt. To znaczy, porównując do sytuacji sprzed kilku lat i teraz, jest jeden zasadniczy element. To znaczy, możemy mówić o pieniądzach, możemy mówić o pracy, możemy mówić o wkładzie technologii, ale tak naprawdę to się
zaczyna od pewnej zmiany mentalnej. I dopiero rzeczywiście zmiana, która przyszła wraz z rządem Prawa i Sprawiedliwości, wraz z, tak powiem, z pewną ambitną wizją i pewnymi aspiracjami cywilizacyjnymi, które są wyrażone w programie gospodarczym czy w strategii odpowiedzialnego rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego, pojawiła się pewna odwaga w myśleniu, prawda, że potrafimy, że możemy budować w polskich firmach, również tych państwowych, tabor na najwyższym poziomie, konkurencyjny cenowo, nie boimy stawać się do przetargu z międzynarodowymi producentami taboru, potrafimy wygrywać te przetargi, potrafimy realizować te kontrakty nie tylko na czas, ale również przed terminem, także tak jak jeden z obecnie realizowanych kontraktów. I to robią ci sami ludzie, tylko nastąpiła pewna zmiana mentalności, również pewne zmiany, powiedzmy, organizacyjne, zmiany w finansowaniu, w porządkowaniu tej rzeczywistości gospodarczej, ale one dają efekty. Czyli jak ten Feniks odrodziła się cała polska gospodarka, możemy już śmiało zaryzykować taką tezę. To wskaźniki ekonomiczne rzeczywiście na to wskazują, ale ten sektor kolejowy, zarówno związany z infrastrukturą, z torami, z dworcami, ale też z wagonami. Panie prezesie, tylko czy na pewno, bo pasażerowie idąc na dworce nadal widzą spóźniające się pociągi, nadal widzą te stare tabory, stare wagony, te sieci kolejowe nadal wymagają tej porządnej modernizacji, nadal te tory, które mówiliśmy o tym, że choć nawet pociąg jest lepszy niż od Pendolino, albo porównywalny technicznie, to nie rozwinie takiej prędkości, bo tory są złe. No my wychodzimy jako kraj z kilkunastoletnich zaszłości, okresu, w którym praktycznie nie dokonywano remontów torów, właściwie żadne tory nie były budowane nowe. Teraz dzięki czy wskutek tych intensywnych remontów, które są prowadzone na różnych szlakach kolejowych, remontuje się i przywraca do życia szlaki, które były już wyłączone. Odnawia się tam przystanki, zwrotnice, dworce, mijanki i tak dalej, więc ta cała infrastruktura powoli wraca do życia. No wystarczy powiedzieć, że w tej chwili ten program, taki malowniczo nazwany Lux Torpeda 2.0, program rozwoju kolejnictwa w Polsce, jako część tej strategii odpowiedzialnego rozwoju, już powoli zaczyna, że tak powiem, ujawniać, jakie są strategie zakupu taboru. I łącznie, jak patrzymy na to, to w ciągu najbliższych kilku lat wszyscy przewoźnicy w Polsce, a jest ich wielu, są zdecydowani zakupić ponad 400 jednostek takich właśnie zespolonych, które wożą pasażerów w ruchu podmiejskim. Kolejnych kilkadziesiąt lokomotyw i kolejnych kilkadziesiąt wagonów do ruchu dalekobieżnego. Także myślę, że pasażerowie będą odczuwali, że już odczuwają, ale będą znacznie bardziej odczuwali to w ciągu najbliższych kilku lat. A czy możemy mówić o tym, ile konkretnie kosztowała modernizacja Feniksów? Wolałbym, że tak powiem, dokładnych cyfr nie podawać. Udało się to wykonać rzeczywiście w warunkach konkurencyjnych, w warunkach również restrukturyzacji podmiotu, który wykonywał te remonty, więc tutaj musieliśmy bardzo mocno dopingować zarządy do tego, żeby jednocześnie pilnowały kosztów, a jednocześnie prowadziły proces zmian organizacyjnych i prawnych również w swoich firmach. Także oczywiście mamy to dokładnie policzone i, że tak powiem, cała... Czyli rozumiem, pan prezes wie, ale nie powie, nie może zdradzić. Cała operacja spięła się. Użyliśmy jeszcze jednej spółki do tego celu, takiej spółki finansowej, która w zasadzie pełni i będzie pełnić taką funkcję tak zwanego poolu taborowego, czyli firmy, która zleca, przyjmuje i przewłaszcza dalej do operatora. Jakie są jeszcze zadania Agencji Rozwoju Przemysłu podejmowane teraz? Bo mówimy bardzo dużo rzeczywiście o modernizacji kolei za sprawą Feniksów, ale także za sprawą Lux Torpedy 2.0, o której pan prezes już wspomniał. Także w tej branży widać tę aktywność, ale gdzie jeszcze, jakie inwestycje poczyniliście państwo niedawno albo planują państwo poczynić niedługo?
Jesteśmy mocno zaangażowani w kilku branżach przemysłowych. To jest przede wszystkim branża produkcji maszyn, branża górnicza, o czym myślę, że niewiele osób wie, czyli kopalnia soli Kłodawa i kopalnia surowców mineralnych w Kielcach. I tam właśnie czynimy w tej chwili, znaczy poczyniliśmy inwestycje w tym roku właśnie jesteśmy w trakcie zatwierdzania planu inwestycyjnego na przyszły rok, który całkowicie zmodernizuje te kopalnie kruszyw. Kruszywa są dosyć ważne, jeśli chodzi o produkcję, o budowę dróg, o produkcję betonów, no generalnie rzecz biorąc jako taki materiał wyjściowy do wszelkiego rodzaju budownictwa. Również jesteśmy w trakcie właśnie zatwierdzania planu inwestycyjnego w kopalni soli, która jest największą polską kopalnią soli, największym producentem soli i mamy nadzieję, że pozostanie takim jeszcze przez co najmniej kolejne 30 lat. To są takie przykłady dosłownie z dziś, tych projektów, które zatwierdzamy. Natomiast cały szereg kolejnych oczekuje na zatwierdzenie. Jesteśmy w trakcie w tej chwili przyjmowania planów biznesowych spółek na 2018 rok i lata kolejne i każdy z tych planów zawiera w sobie inwestycje. Inwestycje, ale głównie infrastrukturalne, można odnieść takie wrażenie, bo kopalnie tak, ale kruszyw tak, które będą podstawą do budowy naszych polskich dróg. Także inwestycje technologiczne. Ale na chwilę, chciałabym się skupić jednak na infrastrukturalnych, przejdziemy do tych innych, bo chcę zapytać panie prezesie o ten centralny port komunikacyjny i o to, jak bardzo te wszystkie inwestycje łączą się z tym planowanym wybudowaniem tego centralnego portu lotniczego i jak to zmieni tak naprawdę naszą infrastrukturę. To z całą pewnością przyciągnie dodatkowy ruch, dodatkowe potoki i towarowe, i pasażerskie, dlatego że założeniem Centralnego Portu Komunikacyjnego jest to, że będzie nie tylko działał na potrzeby lokalne, ale również obsługiwał ruch, czy będzie takim hubem przeładunkowo-przesiadkowym również dla krajów sąsiedzkich. Więc zarówno przepustowość linii kolejowych, które będą musiały być wybudowane nowe, dodatkowe, bo te obecne już są po prostu nieprzepustowe, już więcej nie można przez nie przesłać pociągów, jak i rozbudowa, jak już wiemy, autostrady A2 do 3 pasów w każdą stronę, zapewne wykonanie różnych łącznic i całego ogromnego zaplecza logistycznego, magazynowego, przeładunkowego, to wpłynie w ogromny sposób na przepływ towarów. Tam będzie przede wszystkim powstaną możliwości przeładunkowe. W Polsce w porównaniu z Niemcami, na przykład jeżeli chodzi o ruch kontenerowy, to jest mniej więcej 4-krotnie za mało terminali kontenerowych. Więc choćby powstał centralny port i tam był duży terminal kontenerowy, to jest jeszcze miejsce co najmniej na kolejnych kilkanaście terminali kontenerowych. A czy te ambicje mówiące o tym, że będziemy takim infrastrukturalnym sercem Europy, nie są zbyt wysokie? Czy to jest realne? Przynajmniej Europy Środkowej, myślę. Ale z drugiej strony myślę też, że aglomeracja, czyli liczba osób, która mieszka, powiedzmy w takim promieniu około 200 kilometrów od planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jest dostatecznie duża, żeby uzasadnić ekonomicznie powstanie takiego rozwiązania. To wracając, bo zostały nam 3 minuty, możemy powiedzieć jeszcze o tych technologicznych inwestycjach Agencji Rozwoju Przemysłu. Co to takiego, o jakich kontraktach usłyszymy już wkrótce? Agencja Rozwoju Przemysłu jest zaangażowana również w branże technologiczne, takie, które no nie kojarzą się wyłącznie tylko z hutnictwem, górnictwem, prawda, stoczniami, chociaż w stoczniach też jest wiele innowacji obecnie. Natomiast jesteśmy zaangażowani na przykład w sektor kosmiczny. Jesteśmy udziałowcem w spółkach, które tworzą technologie na potrzeby zarówno tak zwanej technologii upstream, jak i downstream. Rozwijamy kadry, prowadzimy program stażowy. A powiedzmy sobie te technologie kosmiczne, bo wielu jak słyszy, to myśli kosmos, nie wiadomo co to jest, a powiedzmy sobie, że to na przykład GPS, prawda, z którego korzystamy na co dzień. Nie są tylko loty załogowe, prawda, to nie to jest celem Polskiej Agencji Kosmicznej, czy Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale przede wszystkim obróbka danych pochodzących z satelitów, czyli tak zwane Earth Observation. I tutaj Polska akurat jest wyznaczona na jednego z hurtowników tych danych.
danych, czyli tej firmy, która, czyli firmy w Polsce będą obrabiały, przechowywały i sprzedawały dalej wszelkiego rodzaju dane, które służą modelowaniu pogody, odkrywaniu zasobów naturalnych, zarządzaniu infrastrukturą, nawigacji i tak dalej. To jest cała masa zastosowań, więc sama branża, że tak powiem, informatyczna, kosmiczna jest ogromna. A oprócz tego branża satelitarna też się zmienia i tutaj polskie firmy będą miały swój udział w budowie małych satelitów albo mikrosatelitów, które zaczynają dominować w tej branży. I w tej dziedzinie też będziemy liderem? Czy liderem, to, ale na pewno uczestnikiem gry. Na pewno uczestnikiem gry. Andrzej Kęsbok, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Dziękuję również Państwu za uwagę w tej części naszego programu. Za chwilę kolejna rozmowa. Wracamy do polityki. Naszym gościem będzie Michał Wypij, doradca wicepremiera Jarosława Gowina.